Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixa, to jest Let's Play Undertale. Więc na początek jeszcze muszę coś tutaj zrobić, o czym zapomniałem, czyli nie przechwytywanie myszy. O, to jest perfekcyjnie. No i tak, zobaczymy sobie tutaj ten serek. Spotkaliśmy Toriel, czyli kozę. No i chyba możemy kontynuować dalej. O, duch. Chyba sobie śpi, tak sądzę. Czy oni już sobie poszli? Ten duch cały czas mówi bardzo głośno, udawając, że śpi. Przesunąć go z siłą? Tak. Nadchodzi Napsta Block. Czyli najbardziej zdepresowany duch tutaj? Pocieszmy go. Daliśmy mu... po prostu, jakby to powiedzieć... uśmiech. Okej. Jej, wygląda troszkę... poflirtujmy z nim. Dobra, więc musimy go ogólnie pocieszyć, więc jeszcze raz trochę... Powiedzieliśmy mu mały żart, hehe. Dobra, musimy uważać na jego łzy, bo one nas mogą skrzywdzić. I to jeszcze raz mu trochę... Napsta Block chce mi coś pokazać. Spróbuję. Kapelusz. Dapper Block. Tak, lubię to. Ouchi, o Boże. Zazwyczaj przychodzę do ruin, ponieważ nikt tutaj nie jest. Nikogo tutaj nie ma. Ale dzisiaj poznałem kogoś miłego. Dziękuję. Och. Rambling, więc to jest rambling. Przeszkadzam znowu, zejdę z twojej drogi. No, znikł. A co to? Nie? Mam zostawić moje pieniądze w sieci? W życiu? O. Tak. Jasne. Ribbit. Mój przyjaciel nigdy mnie nie słucha. Kiedykolwiek mówię... ciągle przewija przez moje słowa, wciskając X. Tak, to prawda. Wciskając X. Więc przynajmniej ty słuchasz mnie. Ciekawe, co by było, gdybym tak przeskakiwał cały czas. On też to powie? Nie. No nie! Och, not you too. Aha, dobra, czyli... A. How this can make you have a full screen? Tak, jeżeli wciśniemy F4 w tej grze, to dostaniemy full screena. Cztery żaby, tak. Tylko widziałem trzy żaby w tym... w tym pokoju. To jest problematyczne. Zaraz. God damn it. Okej. Aha, czyli to chyba jakiś żart czy coś. Super. Jej! 5 golda. Chodźmy dalej. Ring ring. Halo? Właśnie zauważyłem, że to była troszkę odkąd sprzątałam. Nie spodziewałem się mieć odwiedzin tak wcześnie.
Prawdopodobnie jest tutaj wiele rzeczy leżących tu i ówdzie. Możesz podnieść je. Ale nie noś więcej niż potrzebujesz. Pewnego dnia możesz zobaczyć coś, co naprawdę ci się spodoba. Będziesz chciał zostawić miejsce w swoich kieszeniach dla tego. Klik. Bo tak, ogólnie w tej grze nie możemy zbyt dużo przedmiotów nosić. Ja nie mogę do przedmiotów wejść, ponieważ nie mam nic po prostu. Ale tak, ogólnie też możemy siebie jakoś tutaj ulepszać. Jak widzicie, moją bronią jest patyk, którego nie będę używał, bo robię Pacific Run. I armor mój to jest bandaż. Który nie wiem, czy można ulepszyć. Co to jest? Tu jest tylko jeden przycisk. Zgaduję, że tu. Nope. Haha! GG. No i dobra, kolce się osunęły. Nie. Będę filtrował. Jaka wspaniała konwersacja. Pokiwałeś swoim hipsem? Moldsmal pokiwał do mnie. Jaka wspaniała konwersacja. Legion, what the... O nie, pierwszy damage. Mercy, mogę? Cza. Zostaw mnie. Okej. Okay. Jej. 3 golda, nice. No to lecimy dalej. O nie! Yes. Nothing happened. Aha, to jest otwarte. Okej. Okay. Dlaczego to jest otwarte? Aha. No nie! Co mnie tutaj? Jakieś karotki. Aha. No nie! Oh my god! Za dużo! Mogę? O! Zaraz. Jest! Aha, czyli któreś z tych mnie uleczają. Tylko. Okej. Okay. Czyli teraz tylko mnie marchewki tu atakują. Spoko. Jest okej. Okay. Dinner. Dobra, czyli ja coś tam zrobiłem. Ja pomasowałem mój brzuch, a Vegetoid zaoferował zdrowy posiłek. It's your greens, what the... Aha, czyli mam po prostu te... Aha, on mi mówił, żeby po prostu jeść te zielone, spoko. GG w takim razie. To przycisk, wcisnąć go? Tak. Cały czas był za tym filarem, nice. Swoją drogą, jak pierwszy raz sobie pograłem, przeszedłem ruiny, to... Strasznie długo mi zajęło szukanie tego przycisku. Ale zawsze musimy ten pomarańczowy, z tego co wiem. Klikać. No nie. Po prostu jak w Pokémonach. Tak. Zresztą on powiedział I don't care, czy mi się zdawało. Spera. No nie. Te ataki łączy... No nie! Umarłem. Game over. Nie możesz się jeszcze poddać. Pixel! Pozostań zdeterminowany. Ja nie mogę aż... Wiesz co? Sobie pominę. Rozmawiam z Nawstablokiem. Dobra, cheer. Dobra, cheer znowu. Tam jest muzyka taka jazzowa. Dobra. Pomijam jego już całą rozmowę. Ciekawe, czy mógłbym go zesparować, ale nie chcę mi się teraz tym sprawić. W ogóle jest też usunięta rzecz z tej gry, czyli magia. Tak, w jakimś pewnie w części
developingu mogliśmy używać magii. Jest to po prostu w plikach gry znalezione, grafika na magii i no jest fajnie. Jej, no nie. No nie. Tak. Dobra, teraz sobie idę, w ogóle co tu jest. Aha, to jest dalsza część tego. Zabrakło tutaj jednej żaby. Ej, właśnie, zabrakło jednej żaby. Dobra. Już wiem, gdzie iść, przynajmniej. GG. Szybko poszło. No nie! Dobra, więc po prostu będę uciekał. Ta animacja w ogóle jest świetna jak na moje. Tak. Dobra, szybko się udaje jakoś tu przychodzić. Mniej więcej. Po prostu niektóre te puzzle są banalnie proste. To jest... Niezbyt mi się to podoba, bo lubię jak jest jakiś... jakaś zagadka, to ja bym chciał, żeby ona była jakoś, wiecie, tak... wyzwająca, znaczy... No nie! Goddammit. Ogólnie po tej grze to będzie Bugs Bunny Lost in Time. Bo wreszcie muszę się na to zabrać. Żebyśmy wreszcie z Michałem zrobili Bugs Bunny and Taz. No, czyli tam nie, więc to muszę kliknąć. Jej! Zapomniałem po prostu, co jest gdzie. Jak to dobrze, że tu, że w ruinach mam prawie 100% pewności. O, dobra. Czyli już jest, przeszliśmy praktycznie ruiny. Tylko teraz musimy iść na spotkanie z naszą tutaj koleżanką, którą spotkaliśmy. Ale drzewo. O kurde. Och nie, to trwało dłużej niż się, to trwało dłużej niż myślałem, że to będzie trwać. Siema. Jak się tutaj dostałeś, me dziecię? Jest, czy coś cię boli? Żadnego, nawet zadrapania. Imponujące. Ale ciągle nie powinnam cię pozostawiać samego na tak długo. To było nieodpowiedzialne, by sprawić ci niespodziankę. Taką niespodziankę. Więc wygląda na to, że nie mogę tego ukrywać coraz dłużej. Ej, idź. Malutki. Mówię coś z tym, że... Za każdym razem, kiedy to stare drzewo wrośnie jakieś liście, one od razu spadają. Myślałem, że mogę przejść przez to drzewo. Ale... Wreszcie zapis! Widząc taki śliczny i zadbany dom w ruinach, daje ci determinację. No, więc teraz idziemy. Czujesz to? Niespodzianka! To jest... Butterscotch. Co to jest butterscotch? Miałem to sprawdzić, ale nie. Dobra, maślano-cynamonowe ciasto. Pomyślałem, że moglibyśmy świętować twoje przybycie. Chcę, żebyś tutaj miał miły czas, żyjąc tutaj. Więc ja będę jadła ciasto z ślimaków dzisiaj. Proszę, mam też kolejną niespodziankę dla ciebie. Chodźmy za nią. Wiesz co, pójdźmy tutaj.
To jest książka historii. A to randomowa strona. Zamknięci za barierą i przerażeni do następnych ataków ludzi, poddaliśmy się. Daleko, daleko w ziemię szliśmy. Zanim nie dotarliśmy do końca jaskini. To był nasz nowy dom, który nazwaliśmy dom. Jak wspaniały, jak nasz król jest, jest naprawdę głupi w nazwach. No przyznam, no nazwa po prostu jest świetna. O! Monsters. Nie chcę mi się tak tłumaczyć. Co za miły zapach, lecz zbyt gorący do zjedzenia. Kurde. Ale tak, no jesteśmy tutaj w ruinach, w domu Toriel. I co my tu mamy zrobić? Sobie tutaj co? Z jakiegoś powodu tu jest tabliczka czekolady w lodówce. Nie wziąłem jej? Nie. Kurde. Dobra, chodźmy tam ją zaraz o to. Końcówki narzędzi zostały odwrócone do dół, by stworzyć je bezpieczniejsze. Okej, więc chodźmy za Toriel. To jest to. Twój pokój. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Nie głaskaj mnie tak. Czy coś się przypala? Czuję się jak w domu. Lel. Puste ramka na zdjęcie. Naprawdę jest zakurzona. Box of kids shows in a disparity of size. Pudełko z butami, dziecięcymi butami w różnych rozmiarach. Dobra, chodźmy się może przespać. Myk. To mi przypomina trochę Paper Mario. O, ciasto. Znalazłeś kawałek butterscotch cinnamon. Znalazłeś kawałek ciasta butterscotch cinnamon. Będę to tak czytał, bo nie chcę mi się tego tłumaczyć. O, i teraz mogę wejść do item. Tak! Mogę to użyć. Zobaczyć, co to jest. No, bo od razu nam całe punkty zdrowia. Wszystkie punkty zdrowia i możemy go wyrzucić. Oczywiście tego ostatniego nie będę robił, żeby po prostu Toriel nie... O, to jest chyba sypialnia Toriel. definitywnie większe niż bliźniacze łóżko. Coś w tym stylu. Co to? Małe krzesło Toriel. Jego imię jest Chairiel. Czyli krzesło Riel. To pamiętnik Toriel. Przeczytać zaznaczoną część? Tak. Przeczytałeś część. Dlaczego skeleton chciał przyjaciela? Ponieważ czuła się kościanie? Kościanie. To jest tak zwany pan, czyli coś na rodzaj suchara, coś w tym stylu w Ameryce i Anglii i to jest coś na rodzaj no, takiej igraszki słownej, że no, w tym przypadku, no jak wiemy, kościotrup jest zrobiony z kości, więc no jest... Reszta strony jest wypełniona żartami podobnego kalibru. O, ja nie mogę. To już było hamowa. A co to? Pokój renowacji.
To ty! Ej, to ja. Lel? To ja. Aha. Dobra, pójdźmy sam sobie do Toriel. Ciekawe, coś się spaliło. Aż pójdę sobie do tej kuchni, zobaczcie, na serio coś się spaliło. Czy widać to? O! Ej, jaki fajny detail! Że został odkrojony. Po prostu rozmiar ciasta jest dla nas za duży, by to zjeść. Pójdźmy sobie do piwnicy. Co tam jest? Czy ona nas zawoła? Może jak tu zejdziemy? Ehe. Ej, Lel. Sądzę, że powinieneś bawić się na górze. No nie, serio. Dobra. Bawmy, pogadajmy z tobą. Już wstałeś? Przed chwilą co mnie przyprowadziłaś, hello? Chcę, żebyś wiedział, że jestem szczęśliwa, że tu ktoś jest. Tu jest tyle starych książek, które chciałabym się z kimś podzielić. Chciałabym pokazać ci moje ulubione miejsce do łapania owadów. Nawet przygotowałam... Również przygotowałem dla siebie... Circulum... Część twojej edukacji? Nie wiem. To może cię zaciekawić. Ale... To może cię zaskoczyć, ale zawsze chciałam być nauczycielką. Właściwie... Możliwe, że to nie jest zbytnio... zaskakujące. Lecz wciąż! Nie no, te miny czasami mnie po prostu rozbrajają. Jestem szczęśliwa, że żyjesz tu, że mieszkasz teraz tutaj. Och, coś chciałeś? Co jest? Nic. Kiedy mogę wrócić do domu? Niestety, ale żeby dalej iść, musimy wybierać to, że chcemy iść dalej do domu. Co? To jest twój dom teraz. Chciałbyś może usłyszeć... coś na temat książki, którą czytam. Nazywa się... Chyba tak. Nazywa się... 72 sposoby... Albo 72 sposoby użycia ślimaków. Co o tym sądzisz? Pewnie... Jak wyjść z ruin? Co powiesz na temat niesamowitego faktu na temat ślimaków? Czy wiedziałeś, że ślimaki mają piłopodobny język nazywany radulą? Tak teoretycznie to ślimaki nie mają języków, po prostu ich paszczą tak jakby jest... Nie wiem, no po prostu nie mają języków, bo one całe są mięśniem, po prostu nie mają czegoś takiego jak język. Interesujące. Cia. Jak wyjść z ruin? Muszę coś zrobić, zostań tutaj. Nie wiem czemu, ale jak ona tak idzie do przodu, to strasznie mi ona smutno wygląda. Ale no niestety, musimy iść. I wyjść z ruin, więc musimy iść za nią. Chciałbyś dowiedzieć się, jak wrócić do domu, czyż nie? Przed nami jest koniec ruin. Wyjście w jedną stronę. Do reszty podziemi. Zamierzam to zniszczyć. Nikt nie będzie mógł stąd wyjść znowu. A teraz bądź dobrym dzieckiem i idź na górę. Jestem złym dzieckiem. Jestem dzieckiem ludzkim. Który ma moją ulubioną emotikonkę. Na serio, ludzie. Jeżeli ktokolwiek
zgadał ze mną przez jakąś co najmniej chwilę, to wie, że to jest moja ulubiona emotikonka na jakichś czatach czy coś. Czyli no po prostu... nie, jak to się nazywa? Myślnik, podłoga myśli. Po prostu najbardziej epicka emotikonka ever. Każdy człowiek, który tutaj spada, poznaje tą samą... nie. Kończy tak samo. Widziałem to znowu i znowu. Przychodzą, wychodzą, umierają. Naiwne dziecko. Jeżeli wyjdziesz z ruin, oni, Asgore, zabije cię. Tak, Asgore jest królem podziemi. I za wszelką cenę chce wyjść stąd. I dlatego potrzebuje, z tego co pamiętam, 8 duszy, chyba tak, a my jesteśmy właśnie tą 8. Ech. Ja tylko cię obraniam. Rozumiesz to? Idź do swojego pokoju. Nope. Nie próbuj mnie zatrzymać. To jest twoje ostatnie ostrzeżenie. Oczywiście, że się nie słucham. Zaszedłem zbyt daleko. Okej, okay, GG. Zapomniałem zapisać, zanim tam poszedłem. Chcesz wyjść tak... tak bardzo chcesz wyjść? Jesteś taki jak inni. Jest tylko jedna droga do tego. Proof. To było coś na rodzaj... wiecie, zademonstruj swoją... pokaż mi, że jesteś dostatecznie silny, by przetrwać. Innymi słowem, walka z Toriel. Muzyka w tej grze epicka. Nie dość, że 8-bitowa, to taka epicka. Na serio, ludzie. Na serio, nawet orkiestralne reedycje tej piosenki, rockowe edycje tej piosenki, to jest po prostu epickość. Mercy. Musimy cały czas sparować Torgel, żeby ona nas, wiecie, puściła. Więc tak, ona nie chce nas zabić, ale i tak musimy unikać. Torgel przygotowuje magiczny atak. Ogólnie, kiedy zejdziemy do jednego HP, ona będzie robiła wszystko, żeby po prostu nas nie trafić. Ale gdy do niej wejdziemy w ten ogień, przez ułamek sekundy pojawi się sprite, gdzie Toriel po prostu jest przerażona tym, co zrobiła. Nie będę tego pokazywał, bo mi się nie chce. Spare. Oh my god! Ło! Toriel cię... Już chciałem coś powiedzieć, ale nie. Toriel cię... nie wiem, patrzy w głąb twojej duszy, coś w tym stylu. Trzy wielokropki. Holy shit. Wow. Wow. Znak zapytania. Jakaś nowość. Holy shit. God damn. Co ty robisz? Próbuję cię zesparować. Bo nie chcę cię zabić. Wtedy przygotowuję magiczny atak, ale dobra. Atakuj albo uciekaj. Albo się poddać, coś w tym stylu. Co pokazujesz tym sposobem? Co udowadniasz tym sposobem? No, udowadnianie. Toriel robi głęboki oddech. Spare. Walcz albo wyjdź. Okej. Przestań. O, jeden ogień się zablokował, haha. Spare. Przestań się tak na mnie patrzeć. Ała.
Dobra, dwa, o kurde. Jaka jestem lama w tej grze. Idź! No. Jak ognia nas teraz unika. Ten ogień, o Boże. Trzy kropki. Dwa, trzy kropki. Ta muzyka po prostu epicka. Acting alone. Nie wiem, jest przestraszona albo czuję się winna. Nie jestem do końca pewien. Przepraszam, że ja po prostu takie marne tłumaczenie wam daję, ale staram się jak mogę, okej? Więc przepraszam. Wiem, że chcesz iść do domu, ale... Ale proszę, idź na górę. Obiecuję, że zajmę się tobą dobrze. Wiem, że nie mamy zbyt wiele, ale... Moglibyśmy mieć dobre życie tutaj. Dlaczego sprawia, że to jest takie trudne? Proszę, idź na górę. No, smutna się zrobiła. Haha. Paferek. Czyż nie? Nie mogę nawet uratować małego, jednego dziecka. Paferek. Ja to pamiętam w Sonic Adventure 2. Coś jak... No patetyczne, ale no okropne, czy coś w tym stylu. Głupie. Nie. Rozumiem. Po prostu nie byłbyś szczęśliwy, zamknięty tutaj. Ruiny są bardzo małe, gdy już się do tego przyzwyczaisz. To nie byłoby w porządku dla ciebie, byś dorastał w takim miejscu. Moje... expectations... Spodziewanie się... Moja samotność... Mój strach... Dla ciebie, moje dziecię... Odłożę je. Jeśli naprawdę... Chcesz wyjść z ruin... Nie będę cię zatrzymywała. Jednakże, gdy wyjdziesz, proszę nie wracaj. Mam nadzieję, że rozumiesz. Żegnaj, me dziecię. Pewnie wiele z was się zastanawia, dlaczego ja nie mówię... Moje dziecko, tylko my dziecię. Nie wiem, jakoś mi bardziej to pasuje. Ta minka w ogóle. Nie wiem, czy to jest normalne, ale mi się wydaje, że to jest taka minka. Ale nie, no smutne było. Smutłem. I czy tym razem będzie tutaj Flowey? Czy będzie tutaj Flowey? Bu. 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 Ale nie, no smutne. No, wiedziałem. Mądre. Bardzo mądre. Myślisz, że jesteś bardzo mądry. Czyż nie? W tym świecie to zabijać lub być zabitym. Więc będziesz mógł grać według twoich zasad. Spirit. Oszczędziłeś życie jednej osobie. Założę się, że czujesz się bardzo dobrze. Nie zabiłeś nikogo tym razem. Ale co, jeżeli spotkasz prawdziwego zabójcę? Będziesz umierał i umierał i umierał. Dopóki nie będziesz zmęczony próbowaniem. Co zrobisz wtedy? Czy zabijesz
Przez frustrację? Czy poddasz się kompletnie na tym świecie? I dasz mi moc do kontrolowania go. Jestem księciem w przyszłości tego świata. Nie martw się, mój mały monarcho. Mój plan nie jest groźny. To jest o wiele bardziej interesujące. Fajnie by było, gdybyśmy mogli go po prostu wyrwać i cały problem byłby z głowy w tej grze. Tak, to było intro do gry. Robiliśmy przez 2 odcinki intro. Toby Fox. Dobra. Odcinka nie skończy, dopóki nie dotrę do jakiegoś checkpointa. Jest dobra. No, patyk. Wygląda na ciężki kawałek gałęzi. Jest zbyt ciężki, by go podnieść. Okej. Okay. O, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co to było? Mam ciary. Okej. Okay. Mościk. Nope. Go away. Go away. Nie mogę się ruszyć. Człowiek. Człowieku. Czy nie wiesz, jak przywitać nowego kumpla? Obróć się i potrząś moją ręką. O Boże, to tak... A! Przepraszam. To tak zboczenie brzmi. Pyk. I... To nie byłem ja. Stary, dobry... nie wiem. Poduszka pierdziuszka w ręce. To zawsze śmieszne. Tak ogólnie jesteś człowiekiem, czyż nie? Hilarious. To niesamowite. Jestem Sans. Szkielet Sans. Właśnie to powinienem być na zwiadach na ludzi teraz, ale no wiesz, niezbyt mnie obchodzi łapanie kogokolwiek. Teraz mój brat Papyrus, właściwie mój brat Papyrus jest fanatykiem łapania ludzi. Hej, właściwie sądzę, że to on tutaj. Mam pomysł. Przejdź przez tą... Przez to... bramo coś. Tak. Przejdź przez to. Mój brat... zrobił bars. Nie wiem, bars. No tak, jest płotek. Nie wiem, odstępy między płotkami zbyt szerokie, by kogokolwiek zatrzymać. No, tada. Szybko! Podejrzanie. Podejrzanie.
kształtną lampę. Perfekt. Co tam, brachu? Ta muzykę. Theme of Papyrus. Dobra, koniec. Wiesz, co tam, bracie? W ogóle ci dwoje przedstawiają czcionki Windowsowe. Sans to jest rzecz jasna Comic Sans, moja ulubiona czcionka, tak by the way. A Papyrus to oczywiście, no, Papyrus. 8 dni i nadal nie zrekalibrowałeś twoich zagadek. Po prostu przechadzasz się outside your station. Przechadzasz się wokół swojej stacji. Co ty w ogóle robisz? Nie wiem, chcę jakoś voice impression tego zrobić, ale nie wiem do końca, jak to zrobić. Patrzysz na tą lampę. Patrzę na tą lampę. Jest naprawdę fajna. Chcesz popatrzeć? Nie! Nie mam czasu na to! Co jeśli człowiek przyjdzie tutaj? Chcę być gotowy! Będę tym jednym! Muszę być tym jednym! Złapię człowieka! Wtedy ja! Wspaniały Papyrus! Znajdę wszystkie zasługi, na które zasługuję. Respekt. Nie wiem, sławę. Nareszcie będę mógł dołączyć do straży królewskiej. Ludzie będą pytać, by być moim przyjacielem. Będę się kąpał w prysznicu całusów. Codziennie. Rano. Może ta lampa ci pomoże? Sans! Nie pomagasz! Ty leniu. Nie, Lazy Bones to mniej więcej to ma być coś jak leniwy... Nie wiem, że... Ma leniwą kościaną dupę, ale nie wiem, jak to przetłumaczyć. Wszystko, co robisz, to siedzieć i robić głupoty. Stajesz się bardziej leniwy i leniwszy każdego dnia. Hej, uspokój się. Mam bardzo dużo roboty. Nie. Skeleton. I have a ton of work today. A, skeleton. To jest kolejny pan, którego już nie mogę przetłumaczyć na język polski. Musiał być badący. Sans! No... No proszę. Uśmiechasz się. Tak! I nie cierpię tego. Dlaczego ktoś taki jak ja... Musi robić tyle, by być rozpoznawalnym. Wow. Wygląda na to, że bardzo pracujesz nad sobą. Do kości. Zajmę się moimi zagadkami. A ty będziesz nad czym pracował? Butel to może... Backbone. Kolejny pan! To mi chyba najlepszy chyba. Nie. Okej, możesz teraz wyjść. Lepiej już iść. Może wrócić. Jeśli to zrobi... Będziesz musiał przesiedzieć więcej moich
niesamowitych żartów. Ale Hilarious to będzie co innego, kurde, nie wiem. Właściwie... Hejt. Hej. Nie chcę cię... Nie chcę cię zajmować, ale... Możesz uczynić mi przysługę? Myślałem nad tym. Mój brat był trochę podbity ostatnio. Nigdy nie widział wcześniej człowieka. I... Widzenie ciebie... Może... Make his day. Kurde. Może go uszczęśliwić. Nie bój się. Nie jest groźny. Nawet jeśli próbuje być. Dzięki wielkie. Będę dalej. Uff. Prawie 50 minut. Podejrzaność tej lampy ciągle wypełnia cię determinacją. A więc tak, ludzie, to by było na tyle w tym odcinku z Let's Play Undertale. Tego nie będę chyba ciął, tak jak Panterę, bo Pantera była godzinna. A więc tak, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Na razie i cześć! Pa, pa!